Cześć, siemaneczko, z tej strony Dawid, a witam was w kolejnym odcinku z Farminga 19. Tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, w tym odcinku będę się zajmował rozlewaniem gnojowicy. Oczywiście tutaj właśnie w ten sposób poukładałem te nowe nabytki. Tu jest właśnie, tak jak widać, sadzarka, siewnik do buraków i tak dalej. Kultywator, tam jest przyczepka joskinka, tutaj przystaweczka i nasza piękna bestia Fent, ale w tym odcinku nie będziemy sobie tym zarąbistą maszyną rozlewać gnojowicy, tylko właśnie fast trackiem dla odmiany, więc sobie wsiadamy i co, najpierw chyba z karszera trzeba go wyciągnąć, bo strasznie upieprzony jest. Dużo zmian, pewnie wy będziecie widzieć ze sporym, sporo później ten odcinek niż poprzedni. Ja ten drugi odcinek nagrywam po godzinie czasu w zasadzie. Tylko poprzejeżdżałem tymi maszynami, zgruberowałem tą siódemkę oraz szesnastkę. Zaczynamy. Może w sumie chodę sobie jeszcze włączyć. Teraz będę się przełączał, więc sobie teraz jedziemy po beczkę. Może w sumie jeszcze za chwilę wam taką ciekawostkę pokażę. W sumie to moje, te maszyny nie mają za dużo motych godzin najeżdżonych, bo w sumie to są prawie nowe maszyny. Jak ten Fent, to ma tam ile? Może jedną motogodzinę niecałą, ale tutaj JCB Fast Track ma, tak jak widzicie, 13,3 motogodziny. W takim razie może się zaraz poprzełączę, tylko zapnę tą beczkę. No to tak. No 0,9. O tamten, o Kaysor. Kaysor mały 28,8. 16,4 ma Combine. Massey Ferguson 16,3. Najwięcej oczywiście Valtra, bo od samego początku 3 godziny jednak manitka. I Valtra 62 motogodziny dokładnie. Ostatnio bardzo się przydaje, bo właśnie tak tylko do nawozów była. Ale właśnie ostatnio jeszcze jest używana do sianokosów, właśnie kosi łąki i zgrabia. Więc no i zacząłem też również misję robić, że ciągnik wolny jest to właśnie tą Valtrą. Pracownik misję robi, to też ma to godziny jakieś tam oczywiście nawozy lecą. Gnojówka 338 tysięcy litrów. Tabeczka ma pojemność 40 tysięcy litrów. Zobaczymy, ile razy będę musiał podjeżdżać w ogóle, żeby starczyło na całe pole. 36 metrów aż, no to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroko. No. Tak to wygląda. Oczywiście zapraszam na poprzedni odcinek, gdzie były ogromne zakupy. Na sam początek sobie zakupiliśmy pol numer 12. Te największe, tam jest słonecznik, rośnie. Ani nie pisze, czy to jest nawieziona, ani nic. No trudno. Sobie 16. Nie będę na tym samym polu robił, co w poprzednim odcinku, więc polecimy sobie na pole numer 16. Wyrobię się w ogóle. A znowu na styki będzie, ale milimetry. Ja kręcę, masakra. Później sobie ogarnę. Właśnie, o tu jajka też do ogarnięcia. Są tu tyle ogarniania na tym gospodarstwie jest, że prace w polu ostro idą.
wygląda ogólnie. Może jakieś. Screen, dobra, jedziemy dalej, nie będziemy. Jedziemy na tą 16. To już drogą normalnie nic nie jedzie. Wsiądziemy sobie może do kabiny. Oczywiście linki do pozostałych Steam są w opisie filmu. Oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału i zostawienia łapki w górę. Skomentujcie, jak się podobają nowe nabytki. Naprawdę, no takie wydatki w poprzednim odcinku to były, że masakra w ogóle, nie? Dobra, w sumie to my się już możemy pomału rozkładać w locie, myślę. 36 metrów, o kurczę, to chyba trochę nie tak podjechałem. Sobie wycofamy, nic nie jedzie, dobra. Bo zaraz ich popieszczę nowym sprzętem. Dobra, już jak będzie coś takiego, powiedzmy sobie chwilowo może chłody włączę i opuścimy. Ale zarąbista tekstura gnojowicy, widzicie to? Ja pierdzielę. Masakra, aż muszę wysiąść, nie? I chudy wyłączyć, może jakiegoś screena zaraz walnę. Masakra, ale super to wygląda. Widzicie to? Ja pierdzielę. Nie no, bomba, kurczę. Chyba screena trzeba będzie zrobić, to kurde jakiegoś. Porządnego. Jeszcze. Jeden screen, dobra, nie będę przeciągał tego, tylko ruszamy. Ciekawe w ogóle, na ile mi starczy, czy na to pole mi starczy tego gnojowica. Ta cała beczka, podejrzewam, że coś czuję, że chyba wątpienia, ale tekstura mi się, ja pierdziałem, masakra. Bomba po prostu. Chudy może sobie włączymy. O kurczę, czy wy to widzicie, ludzie? Jeszcze jednego paska nie zrobiłem przejazdu. Już prawie mam pustą beczkę. O kurczę, ale ja się tu najeżdżę. Ja cieszenie. To jak na tym samym polu w sumie obornik rozrzucałem. Właśnie tą największą. Tym największym obornikiem, to kurde, no prawie starczyło. Tam trochę pracownika natrudniłem, bo już mi się nie chciało te 70 tysięcy. A tu ledwo na jeden przejazd. O kurczę. Dobra, wyłączę to. W sumie co, no nie będę, co trzeba złożyć i może chudy wyłączę, podniosę. I złożymy. Dobra, jedziemy co? Jedziemy uzupełnić po prostu, no bo to kurde, to jest jakaś porażka, no. Oryginalnie ta beczka to chyba ma, nie wiem, 34 tysiące litrów. Chyba 34,5, ja tam lekko sobie pojemność podwiększyłem, bo wiem, że właśnie gnojowica moment ucieka.
No ale to jest jakaś kpina i porażka, no jeden pasek, no to no nie wiem, czy ja zdążę na tym odcinku w ogóle te pole. Rozlać tą nowicę właśnie na tym polu, no to jest jakaś tragedia, nie? Jedziemy po tą drugą beczkę, w ogóle ciekawie, czy w ogóle mi w ogóle nowicy starczy, nie? Na te pole zacznijmy, tak jak nie, to będę musiał zatrudnić pracownika. O kurczę, czy widzę, wiecie, tak sztywny hol, jak tam widzieliście, dobrze po lewej stronie się przydał. Znak ładnie poleciał, jak widzieliście pewnie. No, ponieważ no co, szybko się sprzedaje, fajnie kiszonkę. Samo zbierającą wjeżdżam po prostu w silos i gitara silna, nie? No a my podjeżdżamy sobie pięknie. No i widzę 298 tysięcy litrów. Ale ile my mamy tych krówek, dokładnie sobie policzymy, może 20, 40, 60, 80, 100, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 122, 122 krowy. O, TMR-u już połowę, w ogóle tego TMR-u przy 110 krowach to 500 tysięcy są, to 4 paszowozy muszę wymieszać. Masakra jakaś. Koniki 22 tysiące są warte, więc jeszcze trochę zanim będzie. Dobra, może teraz pojedziemy sobie trochę inaczej. W fasrach trochę cichszy jak fent. To jest porażka w ogóle, kpina, no to nie wiem, no kurde, ta beczka to powinna mieć, nie wiem, no ale to ciągnik za słaby, kurde, no, no nie wiem, no kurde, co najmniej chyba za 150 tysięcy litrów ta beczka powinna według mnie, kurde, mieć pojemności, no bo to jest jakaś tragedia, no nie wiem, jak wy to oceniacie, no ale jeden przejazd, nie, i beczki nie ma. 3000 zostały, to już tam nawet nie warto, bo w ogóle według mnie zaczynać tego przejazdu. Masakra. W ogóle ile my tego mamy odcinka? 15 minut. No to jeszcze pewnie z jeden przejazd. Jeszcze raz zjadę na gospo i po odcinku będzie. Nie wiem jak to mniej więcej podjechać, żeby to szerokie jest. Coś takiego może. Będę sobie wyłączymy pięknie i rozkładamy, a my spróbujemy jakieś miniaturki w tym czasie może walczyć. Tylko szybko. Dobra, nie ma co, wsiadamy i jedziemy. Nie, ale nawet w miarę podjechałem. Opuszczamy. Włączamy i rozlewamy gnojowicę. Nie, ale tekstura gnojowicy mi się naprawdę zarąbiście podoba. Jeszcze w ogóle nie rozlewałem gnojowicy w tym farmingu. W 17 to chyba tylko zwykły cień, mokro, tak jak po nawozie mi się wydaje, nie wiem. Tutaj naprawdę, no to jest bomba, po prostu jest bomba. Ale trochę nie tak jadę, nie? Tego fastraka słabo słychać w ogóle. Ale w sumie ile? 4 przejazdy? Mam nadzieję, że kurde 4, a ja nie biorę cały ten. I pole będzie rozlane. To 4 razy 4 to 160 tysięcy litrów, tak? Na to wychodzi. Ile w ogóle mamy? Wtedy zostało 3 z kawałkiem. A czemu teraz ponad 20 jeszcze mam? Ty, no nie wiem, ale to jest jakieś kurde oszukaństwo, nie? Po mojemu, bo teraz to jeszcze mam 22 tysiące, a wtedy kurczę 3 tysiące mi zostało zaledwie. Co aż dziwne w ogóle. Może dlatego, że całym tym nie brałem, no ale to nie brałem na połowę przecież.
kurde, zahaczyłem tam. A bo ja mam opuszczone. Teraz są podniesione. To w takim razie jeszcze jeden przejazd, jak dobrze pójdzie, powinienem zrobić. Dobra, już widzę, że na 4 razy, to ja chyba tego jednak nie wezmę. Będę musiał jeszcze raz przejechać. Ciekawe, czy w ogóle mi starczy tej gnojowicy. Na końcu tego przejazdu, ale to jest naprawdę dziwne. Ja rozumiem, że nie brałem całym, ale żeby aż tak. Nie wiem dlaczego, kurde, aż sam na odcinku, potem jeszcze muszę jeszcze raz sprawdzić sobie. Ogólnie następny ciągnik w planach, no to będzie właśnie ten duży. Największy John Deere 8K, 450 koni od razu, wiadomo, go chipujemy na maksa. Tylko nie wiem, czy wymienić go za Maseja może, czy Maseja zostawić. Na pewno jakbym wymienił za Maseja, to szybciej w sumie bym tego John Deere'a kupił. Dobra. Szybciej bym sobie tego John Deere'a kupił, no bo jednak John Deere trochę kosztuje, nie? Zaraz jak dojedziemy napełniać gnojowice, to sobie sprawdzimy cenę tego właśnie John Deere'ka. Ogólnie, jeżeli mam jakiś trochę inny głos, no to niestety ostatnio jeszcze trochę chorowałem. Gardło, jakieś coś z gardłem miałem, ledwo mówiłem w ogóle. Więc... niestety... tak to jest. Nie no, ale maszynek to naprawdę mam od groma i jeszcze więcej. Jesteśmy i zaczynamy na pewno gnojowicę. A, bo cenę mieliśmy sprawdzić właśnie. W ogóle ile bym dostał teraz za tego Maseja? 120, no to w sklepie bym dostał trochę więcej, za 150 pewnie. A cena John Deere'a 8 jest John Deere 8. Konfiguracja silnika 450 koni. Marka Q. Szerokie opony, standardowe. No, szerokie opony powiedzmy 380. No, trochę jeszcze, no to w sumie już kurde, na następnym sezonie bym sobie go machnął. W sumie może to jeszcze się zastanowię, a my teraz lecimy rozlewać gnojowice. Dalej znowu inną trasą pojedziemy. W ogóle się ciekawe, czy to się wyrobię w ogóle. Może zmienię kamerę. Wyrobię się przed tym drzewem. Dobra, tu już widzę, że się nie wyrobię. Więc sobie pojedziemy trochę inaczej. Sobie teraz ładnie cofniemy. Ale to kurwa. Przepieczone w płot, ładne. Nie chcę tutaj po polu, bo to kurde, Zenka jest. Z Mazur, kurde. Ładnie sobie cofniemy i co to? I gitara się ma w sumie chłód wyłączy, może. Zrobię sobie tutaj taką miniaturę. Walnę na tle gospodarstwa, nie? To już mamy ile? 20 minut odcinka? 15 po... no 20 minut będzie już. No to już dokończę sobie te pole.
kurde, zaraz walnę w ten płot, to będę miał. Jadę tędy przez biogaz, a cudem. Biogaz moje silosy, duży podwójny. Nie wiem, na jaki kija w ogóle kupowałem ten biogazowy, no ale... Przytrzymał hajs. Hajs za biogazowy się zwróci. Nawet kij jak talala normalnie. Rozłożyć się. No i jesteśmy z powrotem. Trochę kaszelek mnie męczył. Puszczamy. Kurde, idealnie podjechałem, masakra, bomba. No widzicie, jakbym brał całą szerokość, to na 4 przejazdy bym miał i bym miał skończone pole. Na bank. Tak to kurde, jeszcze raz będę musiał przejechać na powrót. Nie, ale tekstura mi się naprawdę zarąbiście podoba. To jest w ogóle bomba, jak fajnie jeszcze się świeci, jak te słońce świeci, nie? Chudy sobie wyłączymy. Ojej, ale już zaczynam krzywo jeździć, bo podziwiam widoki, nie? No ale co zrobić? Naprawdę wygląda to bajecznie. Co ja później wybiorę jakiegoś screena. Tak, jeszcze raz będę musiał przejechać tam. Co tam krzywo, sobie można trochę pojeździć. Chudy włączamy z powrotem. No widzę, myślę, że powinno być wtedy. Teraz właśnie ciekawe, czy pójdzie na cały pasek, czyli prawie do końca, czyli te 200, czy te 20 tysięcy litrów. Podnieś, bo tak ciężko mam. Czy kurde właśnie powinno pójść, nie wiem, no ile to powinno pójść, z 10 może tysięcy, bo to przecież jest wąski pasek. Zobaczymy, jak ten farming w ogóle to rozwiązał, nie? Ja pierdolczę, ale nie, ale to... Kurde, gnojowica zarąbista jest. Tak mi się ta tekstura podoba, że masakra w ogóle, nie? So, ładnie cofniemy, w sumie to trochę na trawce może rozlejemy tą gnojowicę. Nie, po co mamy trawę drugi raz? No dobra, to zaraz sobie już nie będę dwa razy. Po prostu włączamy i rozlewamy. Widzę, że chyba dmuchamy w mikrofon, więc trochę sobie obniżę go. Ciekawe, ile mi pójdzie tej gnojowicy. No to ile zdycha, to powinna max pójść, nawet w sumie nie. No zobaczymy, czy pójdzie mi mniej. O, czy widzę to kurwa, czy widzicie? Na myszkę jest, co to jest? Jak to działa w ogóle? Do czego to w ogóle służy? Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. To jak ktoś wie, to ludzie, mówcie mi. A, K i M. J, N. M. Łodzie, panie. Żeby to... J, M. Masakra w ogóle jakaś, nie? I ile? No i widzicie, ludzie, taki wąski pasek, a poszła mi cała gnojowica, nie? Czyli naprawdę tak mi się opłacało. Po prostu nie opłacało mi się, jak nie wiem co. Trzeba teraz to jakoś wyrównać, nie? Ja to składam w ogóle? No więc pole numer 16 jest rozlane na nim, gnojowica ładnie, pięknie. Więc co, w tym odcinku to było tyle w sumie. Jeżeli nabytki się podobają, to
sprawne ojce również, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Taki czerwony, ładny przycisk, potem stanie się siwy, dzwońcie, kliknijcie w dzwoneczek, dzwon Zygmunta tak zwany. Więc do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.